Przemyślu rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Salezjańskie Lato. Do 12 sierpnia organizatorzy zaplanowali mnóstwo muzycznych atrakcji w kościele Salezjanów i Karmelitów oraz na Zamku Kazimierzowskim. Można będzie posłuchać m.in. Bacha i Mozarta oraz muzyki Giuseppe Verdiego. Wczoraj mieszkańcy oklaskami na stojąco podziękowali za występ młodym, utalentowanym muzykom z zespołu Alta. Zespół Alta, który wystąpił przed przemyską publicznością w kościele franciszkanów, utworzyli młodzi ludzie z Warszawy, Lublina i Łodzi, których połączyła miłość do muzyki dawnej. Mamy taką misję, żeby udowodnić, że muzyka dawna to nie jest wcale muzyka poważna, muzyka sakralna, taka, którą tylko wykonywano w kościołach, że jest to muzyka taneczna, bardzo często muzyka po prostu z jajem, muzyka, którą dzisiaj lubimy, której chcemy słuchać. Szałamaje, harfa, fidel, karamuzy, lutnie, teorba i dulcjan, poprzednik fagotu. Kopie średniowiecznych i renesansowych instrumentów, które współtworzyły koncert, to prawdziwe skarby młodych muzyków. Bez nich nie zabrzmiałyby tak tradycyjne melodie irlandzkie, angielskie, hiszpańskie i polskie, które złożyły się na repertuar wczorajszego wieczoru. Nuty są takim jakby szkicem i my musimy na własny użytek opracowywać te utwory. Często to są utwory wokalne, które opracowujemy na nasze instrumenty. W związku z tym to też jest takie wyzwanie dla nas, ale jest to bardzo ciekawe, ponieważ daje taką swobodę wypowiedzi. Chcemy grać na jak największej też ilości instrumentów, bo w dawnej muzyce nie było takiej specjalizacji, że ktoś przez całe życie grał na jednych skrzypcach albo na jednym flecie. Tam wszystko, co było dostępne, każdy próbował grać na czym może, więc my też tak próbujemy. Trochę gramy na tych swoich, na przykład ja gram na lutniach, ale staramy się szukać różnych wyzwań. Uczestnicy koncertu mieli okazję posłuchać nie tylko muzyki, także opowieści o historii granych utworów i dawnych instrumentach. Tak przemyślanie dziękowali za tę muzyczno-słowną podróż w czasie. Oczywiście były bisy. My już podpowiadamy, że kolejne takie atrakcje już w sobotę i w poniedziałek o 19:30 w kościele Salezjanów w roli głównej organy. Kolejne muzyczne spotkania od wtorku do piątku. Wystąpi m.in. uczestnik konkursu chopinowskiego Piotr Książek i wspólnie Orkiestra Symfoniczna ze Lwowa i Akademii Muzycznej w Krakowie.